Część historii zbawienia Nauczanie domowe, 11 maja Dzieje apostolskie, rozdział 15, werset od 7 do 21 W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im ducha świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród Pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród Pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywany jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych boszkom, od nierządu. Od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co Szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Chciałem w tym tekście zwrócić uwagę na to wyrażenie, że w Jerozolimie nastąpiła długa wymiana zdań szeroka dyskusja. Omówienie wszystkich zagadnień, które wiązały się z tematem prawa, tradycji, przestrzegania zasad, zmienności i niezmienności zwyczajów, tego co najistotniejsze i tego co drugorzędne. Długa wymiana zdań, tak aby wszystkie stanowiska zostały omówione. Przejrzane też możliwości rozwiązań spojrzenie na to jak Bóg nas prowadzi. Świadczą o tym również te słowa zarówno Piotra jak i Jakuba, opowiadania Barnaby i Pawła. Wszystko to jest w kontekście słuchania Boga, który przemawia do nas w tym czasie, w tym miejscu i w tej sytuacji. I widzimy, że jako autorytet występuje Piotr i Jakub. To są filary i podstawy tego działania. Jako świadectwo pojawia się Barnaba i Paweł. Widać w tych wypowiedziach takie światło, które otrzymują. Jesteśmy fragmentem historii zbawienia. Odnajdujemy i rozczytujemy miejsce, w którym nas Bóg postawił. To miejsce. Nazywamy po imieniu. Doświadczenie przenosimy potem na logiczne wnioski. I te logiczne wnioski znowu dopasowujemy do tego, co mamy zrobić, jacy mamy być. I dlatego pojawiły się te stwierdzenia. Nie należy nakładać ciężaru prawa starego przymierza na pogan. A z drugiej strony, żeby zachować tradycję, żeby zachować ciągłość, pojawiają się pierwsze przykazania kościelne, te o których mówi Jakub. Widzimy zatem rozpoznanie, mądrość, dyskusję, szerokie omówienie problemu i wybór trudnej drogi, bo drogi radykalnych zmian. Naprawdę. Przewartościowania pewnych dotychczasowych formuł, zwyczajów, tradycji, prawa. I wiemy, że ta decyzja miała kolosalny wpływ na rozwój Kościoła, na dynamizm, który pojawia się poprzez pogan, którzy wchodzą do wspólnoty wierzących. Istotne rozpoznanie swojego miejsca w historii. I decyzje, które pod wpływem Ducha Świętego i praktyki, którą Bóg pokazuje, zostały podjęte przez przełożonych, przez biskupów, przez powiedzielibyśmy pierwszego papieża. Zadanie dla Ciebie na dziś: powtórz sobie dzisiejsze przykazania kościelne i przy okazji pomódl się o swoje miejsce swoją rolę, swoje zadanie w tym fragmencie historii zbawienia, którą przeżywamy, w tym Kościele, w którym jesteś, w tej wspólnocie, w której przyszło ci żyć. Niech ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.